Cześć, siemano, witam was wszystkich. Dzisiaj mamy środę. Środa. W końcu pierwszy dzień, który jest ładny od 2 tygodni, uwierzcie mi. Odkąd wróciłem z Byczyny, calutki czas pada, czy to popołudniami, czy przez cały dzień, i nie da rady jeździć na motocyklu. Dzisiaj jest pierwszy dzień, gdzie w końcu po mojej pracy jest pogoda taka, jaka jest widoczna. I postanowiłem wyjechać, ponieważ mam troszkę informacji dla was odnośnie kanału, odnośnie moich nagrywek, więc chciałbym wam coś przedstawić. Na samym wstępie, widoczny jak byk, zerowe wskazanie prędkościomierza. Piszecie to w komentarzach, że licznik znowu nie działa. No nie działa, włączy się za jakieś 5 minut, 10. Zobaczymy, w końcu się włączy. A jeśli chodzi o właśnie prędkościomierz, przyszedł czujnik. Czujnik przyszedł, będziemy testować czujnik, który teoretycznie jest nie pod ten motocykl. Jest pod CBR, z tego co pamiętam. I będziemy próbować go zakładać. Wygląda tak samo, nawet tam w opisie było, że jest on tak samo pod ST. Zobaczymy. Jedynie co, powiem wam szczerze, to ten czujnik nie jest oryginalny. Jest on po prostu, został znaleziony na AliExpressie. Cena, powiem wam szczerze, powalająca, jeśli chodzi o oryginał. Ponad 100% taniej. Tak więc stwierdziliśmy z mechanikiem, że warto spróbować. Warto spróbować, bo jeżeli pójdzie, no to będzie działał i cena byłaby wtedy dla mnie satysfakcjonująca. To jest jeden temat. Drugim tematem, jaki chciałbym wam powiedzieć, jest to, że w tym odcinku już będę testował dołączany mikrofon do MediaModu. Po ostatnich nagrywkach w Byczynie, przez deszcz, prawdopodobnie też przez to, że była właśnie mokra gąbka, dźwięk mojego vlogu był taki bardzo stłumiony, głuchawy. Szczerze nie podobał mi się ten dźwięk, no ale przez ten deszcz, który był w drodze, no powiem wam szczerze, to cud, że ten mikrofon w ogóle coś nagrał. Jak mawia powiedzenie, bunkrów nie ma, ale i tak jest bardzo fajnie. Witajcie na Łaprzance. Jesteśmy właśnie na Łaprzance. Za mną są piękne góry, nasze polskie Tatry, pięknie widoczne. I tutaj jest to jedna z najlepszych miejscówek, jeśli chodzi o widoki na góry, na zdjęcia. Cudne. Oczywiście już teraz testuję podłączony mikrofon do MediaModu. Mam nadzieję, że będę słyszalny niż dotychczas, bo ostatnie nagrania już pokazały, że mikrofon właśnie, który jest oryginalnie w MediaModzie, dla mnie jest bardzo słabej jakości. Zobaczmy, jak nagra ten. W chwili obecnej jestem na skrzyżowaniu na Łaprzance. Skrzyżowanie, gdzie droga prowadzi na Łaprzewyżne, a w drugą stronę na Jurgów. Łaprzanka jest właśnie miejscem, gdzie jest droga, która można przejechać właśnie z Rzepisk, z Jurgowa na Łaprze. Bardzo piękne miejsce na piękne widoki gór. Kto tutaj jest na Podhalu, tutaj w górach, polecam przyjechać, zobaczyć to miejsce, jak ono wygląda, ponieważ to, co nagrywa kamera, tego nie da się opisać. Trzeba to zobaczyć na własne oczy. Właśnie tak, jak to jest widoczne właśnie z tyłu za mną. Kolejną rzeczą, jaką wam chciałem przekazać na tym filmie, jest to, że nasz kanał Motopasja Podhale już może być wspierany właśnie przez was, widzowie. Dzięki wsparciu kanału będziecie mieli dostęp do specjalnych filmów, do specjalnych live'ów. Dzięki wsparciu będziemy mogli testować przeróżne gadżety,
Będzie mi miło za każde wsparcie, za co już z góry dziękuję, jeżeli takowe wsparcie będzie. No i rozwijamy się dalej. Mamy już 564 suby, dobijamy 1000 i bawimy się dalej. Nie zatrzymujemy tempa, lecimy z Łapszanki, jedziemy się dalej przejechać, gdzieś na Zakopane, gdzieś w stronę może Głubałówki, przejedziemy może gdzieś na Ludźmierz, zobaczymy, tak żeby się wrócić. Słońce, jak widzicie, które jest za mną, jeszcze jest wysoko, tak więc ja jadę dalej. Z takim widokiem na góry opuszczam Łapszankę. Zjechałem właśnie do Jurgowa, a teraz będę się kierował na brzegi. Lecę na Poronin. Z Poroninu sobie przelecę na Ząb do góry i wrócę się Bańskimi. Taki mam plan. Mam nadzieję, że mój najważniejszy temat, jaki chciałem Wam przekazać w tym filmie, czyli wsparcie kanału, możliwe wsparcia, powiedziałem Wam wszystko, co chciałem Wam powiedzieć. Zapraszam do wsparcia, do pomocy. Z góry dziękuję. Z ciekawostek, ktoś jakby leciał z brzegów, to w lewo może sobie polecieć na głodówkę, a ja lecę do ronda w Bukowinie i stamtąd będę jechał na Poronin na dół i później na górę na Ząb. To taka ciekawostka. Jednak nie pojechałem przez Ząb i przez Bańskie, ponieważ jest już w pół do ósmej i nie ukrywam, troszkę zależy mi na czasie, bo jeszcze muszę skoczyć w jedno miejsce po drodze i nie chcę, żeby osoba, do której jadę, troszkę na mnie czekała, więc szybko sobie przelecę przez Zakopiankę, bo tak czy siak, lecąc przez Bańskie, i tak musiałbym zjechać na dół do Zakopianki, tak czy siak. Przy tak pięknie zachodzącym słońcu, akurat jestem w Skomielnej Białej, robię sobie jeszcze kółeczko od tej strony do mojej mieścinki, ale nadszedł czas, by zakończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że przekazałem wszystkie informacje, jakie miałem Wam do przekazania w tym filmie, ponieważ tak naprawdę ten film zależało mi właśnie na przekazanie tych informacji w tym filmie. A przy okazji pokazałem Wam tak jakby lewą stronę naszego Podhala, a lewą patrząc oczywiście na góry od naszej strony, czyli Łapszankę. Miejsce też już bardzo dobrze znacie, ale co tam, jak tam jesteśmy, to zawsze jakaś inna perspektywa, zawsze to coś nowego. No i z tamtej strony jeszcze została Czarna i piękne miejsce widokowe na Czarnej Górze. Oraz tak samo z tamtej strony została Głodówka. Ale te miejsca wszyscy znacie. Może kiedyś się tam przejedziemy i Wam też je nagram. Ja już praktycznie na prostej do domu. Wyjadę tylko z tego skrzyżowanka i tak naprawdę już na prosto do domu. Tak więc dzięki za oglądanie tego filmu. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć! Jeszcze na sam koniec coś pięknego, jak mi się pięknie odbija słońce w lusterkach. Nie wiem, czy to widzicie, czy nie, ale bardzo pięknie to wygląda. Zachód słońca. Jest to czas, gdzie uwielbiam jeździć. Pięknie się jeździ przy zachodzie słońca.